Cześć, Piotr Gmerek, HDTV Polska. Jesteśmy dzisiaj na imprezie NVIDII. Jest ze mną Staszek Wiertelak z Poznania, z bardzo fajnej firmy, która, no właśnie, bardzo ciekawą rzecz tutaj przygotowała. Widzę taki fotel jakiś fajny i chyba ty masz coś z tym wspólnego. Tak, to jest mój pomysł, mój projekt i moje wykonanie. To jest fotel gamingowy, w którym użyliśmy nowych GTX-ów 1080, ale cała konstrukcja ma krzyczeć NVIDIA. O to chodzi, żeby pokazać NVIDIA, pazu NVIDIA, całą firmę. A skąd pomysł w ogóle? Bo ten fotel jest taki dosyć, no, wygląda inaczej niż wszystkie, tak? Jest dosyć taki naprawdę nowoczesny, jakieś metalowe różne, widzę, elementy. Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Pomysł jest tak naprawdę z powietrza. Myślałem nad czymś fajnym, co można zrobić. Z ciekawości oglądałem właśnie logotypy NVIDIA, w tym pazu NVIDIA, i stwierdziłem, że jakby tu wstawić fotel i monitor, to wyszłaby fajna rzeźba. Wysłałem to do NVIDIA na zasadzie, słuchajcie, może, nie wiem, taka luźna myśl, z założeniem, że nie będziemy tego budować, bo to jest naprawdę duży projekt i ilość czasu, który wymagała, bo jest kolosalna. Okazało się, że jednak chcą to zrobić. Więc po pół roku pracy mamy gotowy produkt. No właśnie, to ile godzin trzeba było poświęcić? Jeżeli to jest pół roku, to strasznie dużo pracy. To jest około 600 godzin, roboczo godzin. To budowały w sumie 4 osoby, no bo nie tylko ja u siebie pracuję w firmie. Także to jest około 600 godzin pracy. To jest miesiąc pracy, gdyby pracować dzień w dzień, to jest miesiąc pracy 4 osób. A z czego to jest wykonane w ogóle? Bo on jakiś taki jest futurystyczny strasznie. Ze stali. Całość jest zbudowana ze stali. Z polskiej stali, z polskich hut, z polskimi elementami. Silnik też mamy od polskiego producenta. Właśnie, bo tak wejdę w słowo, bo tam widzę te siłowniki różne, to chyba też jest dosyć kosztowne, prawda? W ogóle koszt takiego fotela i te wszystkie siłowniki? No, koszta idą 8-9 tysięcy dolarów. To jest mniej więcej taka za sam fotel bez komputera. Właśnie dlatego, że jest to sprzęt przemysłowy. To musi być bezpieczne, z tego będą ludzie korzystać. To nie może odpaść, nie może latać, być luźne. Dlatego korzystamy tylko ze związań przemysłowych. To, co naszych czytelników interesuje, to jest ten monitor i w ogóle sposób jego zamontowania, bo zauważyłem, że wy chyba wiecie, jak te monitory trzeba montować. My zawsze tłumaczymy naszym czytelnikom, jak wieszać telewizory i monitory, w ogóle na jakiej wysokości, tak? Jak testujemy wieszaki nawet, czy uchwyty do telewizorów, i widzę, że tu też chyba był pomysł na to. Tak, ja studiowałem projektowanie kostiumów i scenografii, miałem tam dużo ergonomii właśnie, projektowania mebli, takich spraw. Monitor jest zamontowany w prawie idealnej odległości od głowy. Chodzi o to, że wykorzystujemy to, że jest zakrzywiony, więc żeby była jak najlepsza imersja, monitor powinien zajmować około 80% pola widzenia, tak żeby rzeczy, które się dzieją dookoła, nie odrywały wzroku, a dzięki konstrukcji tej, która się rusza, możemy kontrolować wysokość monitora, więc możemy sobie to ustawić dokładnie tak, jak nam pasuje, niezależnie od wzrostu, jaki mamy, będzie ten efekt, na którym nam zależy. Potwierdzam, słuchajcie, grałem, zresztą widzicie na załączonym filmie, tam fajnie uchyla się to, tak, ale też nie uderzyło mnie to w głowę, bo tam są jakieś czujniki, prawda, że jeżeli ten monitor się obniża, bo niektórzy tak boją, patrzą na górę, to jest tam jakiś, tak, czujnik? Tak, jest czujnik, który nie pozwala mu się opuścić za nisko, aczkolwiek osoby o wyższy niż przeciętny wzrost mogą poczuć na włosach. Ja go akurat czuję, tak, dotyka mi włosów, po czym się zatrzymuje. No dobra, to ja myślę, że niedługo to mam nadzieję, że zobaczymy takie coś na targach E3 albo na Gamescomie. To może się uda, co? No, mam nadzieję, że NVIDIA będzie promować ten produkt, bo będzie przyciągał uwagę. Jasne. No dobrze, a jeszcze na koniec o ten komputer chciałem się zapytać, co tam stoi. On jest mocny, prawda? Tak, to jest bardzo mocny zestaw. Mamy 32 GB od Corsara i 2 GTX 1080, do tego i 7 wersji K. Procesor, chipset i MOSFET są chłodzone wodą, karty mają fabryczne chłodzenie. W momencie, gdy go spadaliśmy, mniej więcej 2 tygodnie temu, był to najmocniejszy komputer w Polsce, bo nikt inny nie miał 1080. Wiedźmin 4K ponad 65 lat. Wow, 4K, właśnie to, co nas najbardziej interesuje, tak? Czyli rozdzielczość 4K, ten komputer już daje radę bez problemu. No dobrze. To co, to dziękuję w takim razie, idziemy się tam pobawić trochę tym urządzeniem, a ja was zapraszam w takim razie na nasz kanał i na forum i na HDTV Polska. Dzięki bardzo, Staszku, dziękuję.